Cześć, cześć, tytajski, witać na moim kanale, a dzisiaj robimy simkę spod znaku raka. Dajcie znać, kto z was jest spod tego znaku i czy to, co zaraz powiem, się zgadza z tym, jacy jesteście, jeśli jesteście spod znaku raka, lub może macie jakichś znajomych czy rodzinę spod tego znaku i może się zgadza, może się nie zgadza, dajcie znać. Chętnie poczytam zodiakary, łączmy się. W międzyczasie jeszcze bym chciała wam bardzo podziękować, a konkretnie Morelce za tego fanarta, którego właśnie widzicie na ekranie. Jest on przeuroczy, ma super rumieńce i bardzo ci dziękuję, Morelka, za niego. Oczywiście fanarty możecie mi wysłać na kanale odpowiednim, czyli na kanale fanarty, na serwerze Discord, do którego link macie pod filmikiem w opisie. Zachęcam do dołączenia, jest tu bardzo przyjemna atmosfera. Codziennie sobie o wszystkim piszemy, rozmawiamy, dyskutujemy. Naprawdę jest czadersko. Zachęcam do dołączenia. Więc tak, mam dużo osób najbliższych w swoim otoczeniu, którzy są spod tego znaku, ale nie będę sugerować się tylko i wyłącznie nimi. Spokojnie. Większość osób spod tego znaku zauważyłam, że lubi dbać o swój wygląd pod tym względem, że ładnie się sobą prezentować, dobrze się ubrać. Po domu raczej niekoniecznie tak to działa, bo po domu mają pełen luz, samowolkę. Mogą nawet w piżamie pół dnia przesiedzieć, jak nie cały dzień. Ale generalnie jeśli gdzieś wychodzą, no to chcą być schludnie ubrani. Raki nie lubią przemocy fizycznej, stronią się od niej jak najmocniej, nie chcą się angażować w żadne bójki, w żadne takie rzeczy z pięściami, w ogóle no trzy razy nie ma takiej opcji. Te osoby mają również skłonność do przyciągania do siebie ludzi, mają jakąś taką aurę śmieszną wokół siebie, która po prostu tych ludzi przyciąga. Ci ludzie myślą, że są oni bardzo sympatyczni, mili, tacy po prostu otwarci, można z nimi porozmawiać na po prostu każdy dowolny temat i nie ma co się kryć. Wydaje mi się, że charakteryzują się też tym, że są bardzo pomocnymi osobami. Jeśli coś wam się dzieje, czy jesteście smutni, macie jakiś problem, którego nie możecie sami rozwiązać, raki na pewno przyjdą do was, porozmawiają, spróbują wam pomóc rozwiązać ten problem. Zasugerują różne, rozmaite rozwiązania. W niektórych przypadkach mogą nawet chcieć was skłonić tak mocno do jakiegoś rozwiązania, czy do po prostu poprawy swojego życia lub po prostu humoru, że zrobią wiele rzeczy za was. Tylko po to, aby was uszczęśliwić. Dla mnie raki to mega wartościowe osoby, wokół których naprawdę dobrze jest być. I mimo, że wydawałoby się, że są w cudzysłowie z kamienia, to no nie do końca tak jest. Te osoby są bardzo emocjonalne, dużo przeżywają, ale raczej nie da się po nich tego poznać. Wolą to dusić w sobie, wolą nie okazywać swoich słabości i po prostu starają się poradzić z tym wszystkim sami. Bo po co okazywać komuś, że jest ci smutno? To nic nie da. Taki mindset właśnie mają osoby spod znaku raka. Lepiej rozsyłać pozytywną energię niż negatywną, prawda? Mają one niezwykle dobrą pamięć, szybko załapują różne rzeczy. I to może wydawać się plusem, bo wiecie, pamiętają o różnych rzeczach, przypominają wam o ważnych sprawach, wydarzeniach, żebyście nie zapomnieli. Ale mimo wszystko ma to taki minus, że mogą długo chować do was urazy, jeśli się pokłócicie, jeśli coś im naprawdę zapadnie w pamięć, zrobicie dla nich coś niemiłego. To niestety w takich okolicznościach
mimo że nawet nie będą na pierwszy rzut oka wam tego pokazywać, rozmawiając z wami ciągle będą mieć to z tyłu głowy, a czasem będą wam uświadamiać nawet po kilka razy, że zdarzyło się to i to kiedyś i nadal to w sobie trzymają. Te osoby jest bardzo łatwo zdenerwować. Nawet najgłupsza rzecz potrafi doprowadzić je do szału. Czasami możecie po prostu przejść koło nich i już są jakieś wkurzone, że właśnie przeszliście obok i w sumie to nie wiadomo, o co im chodzi tak naprawdę. Ale tak jak nie chcą za bardzo się angażować w bójki, tak bardzo łatwo się z nimi pokłócić. I to jest ich taka mroczniejsza strona, ponieważ jak już naprawdę wkurzycie raka, to no nie ma mocnych. One bardzo lubią wygrywać każdą kłótnię i na pewno obalą cię argumentami. Zawsze mają świetne argumenty, które po prostu nie zdołasz przebić. Nieważne co zrobisz, dasz kontrargumenty, to oni tak wysuną ci lepsze i obalą twoje. Wszystkie osoby spod znaku raka, jakie znam, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, ale wydają się preferować lato od zimy. Lubią, gdy jest ciepło i to bardzo lubią, gdy jest ciepło. Opalanko jest fajne, po prostu to, że dłuższy jest dzień, można dłużej gdzieś wyjść. Jest jasno, fajnie, przyjemnie, wesoło spotykać się ze znajomymi, jakby to jest to. Ale oczywiście nie lubią jakby dzień w dzień spotykać się ze znajomymi, tylko bardzo sobie cenią mimo wszystko czas dla siebie, w którym mogą się zająć swoimi sprawami. Czy to oglądać seriale na różnych platformach, filmiki na YouTubie, czy grać w gry na konsoli, na komputerze. Ważne, by mieć ten czas dla siebie. Wydaje mi się, że nawet jak się przyjaźnicie z rakiem, to mimo że nie macie jakiegoś super kontaktu, to i tak ciężko go całkowicie stracić, bo lubią oni wiedzieć, co jest u danej osoby, co się u was dzieje w danym momencie, czy zaszły jakieś zmiany, czy mieszkacie w tym samym miejscu, macie nowego psa, kota, chłopaka, dziewczynę. I po prostu mimo słabego kontaktu angażują się wciąż w waszą przyjaźń, oddając coś od siebie. Dlatego często oczekują tego samego od was, żebyście też mogli im coś ofiarować. Wspólny czas, nawet nie chodzi o rzeczy materialne, tylko głównie o emocje. Także pamiętajcie o tym. W ogóle taki fun fact, ale wszystkie osoby spod znaku raka, które znam, mają kręcone włosy. Nie wiem, jak jest u was? Jestem bardzo ciekawa. Też w sumie te osoby, jak tak sobie pomyślałam teraz, lubią dramy. Lubią, jak coś się dzieje. Nie lubią być uczestnikiem jakiejś takiej dramy, że coś się dzieje, wielkie halo, ktoś się kłóci, ktoś krzyczy, albo zdradza, albo w ogóle nie wiadomo co. Ale jak sąsiedzi się kłócą, czy ktoś z rodziny ma jakiś problem czy coś, to zawsze lubią wypytać o wszystkie wątki, być na bieżąco, wiecie, poznać jakieś tam pikantne smaczki. Więc tak też w sumie zauważyłam, jak tak sobie teraz pomyślałam. To tylko moje spostrzeżenia i naprawdę nie mogę się doczekać sekcji komentarzy, w której dowiem się, jakie są wasze spostrzeżenia. Dajcie mi też znać, jaki znak zodiaku chcielibyście zobaczyć jako następny. Chętnie się zasugeruję waszymi propozycjami. Simkę, którą tu zrobiłam, oczywiście dodałam do galerii, więc możecie ją pobrać, jeśli byście chcieli. A tymczasem ja będę się z wami żegnać, więc do zobaczenia niedługo i cześć!